Dobry wieczór. Witam serdecznie w naszym kolejnym wydaniu Kalejdoskopu. Dzisiaj proponujemy Państwu obejrzenie wywiadu z Andrzejem Gwiazdą, a następnie przedstawimy wiadomości z kraju, Europy Środkowo-Wschodniej oraz informacje polonijne. Andrzeja Gwiazdę, znaną postać ruchu niepodległościowego w kraju, jednego z założycieli NSZZ Solidarność oraz jego małżonkę Joannę gościliśmy w Calgary 7 sierpnia, w którym to dniu zorganizowane zostało spotkanie z zaproszonymi gośćmi. Nasza redakcja skorzystała z okazji wizyty i przeprowadziła rozmowę dla Kalejdoskopu, którą poprowadził nasz redakcyjny kolega Jacek Malec. Dzisiaj zapraszamy Państwa do obejrzenia pierwszej części tego wywiadu, a dwa następne odcinki przedstawimy w kolejnych programach. Witamy Państwa jak najserdeczniej. Dziś w studiu gościmy wybitnych przedstawicieli polskiej opozycji demokratycznej i współtwórców Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Ludzi, którzy oddali i oddają wszystko dla sprawy, żeby Polska była Polską. Gośćmi naszymi są Joanna i Andrzej Gwiazda, którzy przybyli do Calgary na zaproszenie polskiego ugrupowania polityczno-społecznego Solidarność Niepodległość. Witamy Was w studio w imieniu całej ekipy Kalejdoskopów, jak i tych wszystkich, którzy siedzą przed telewizorami. Proszę Państwa, program nasz podzieliliśmy na trzy spotkania z Janą i z Andrzejem Gwiazdą. Poświęcone będą ich bezpośredniemu uczestnictwu w ugrupowaniach niezależnych, a później w Solidarności. I wsparte historią kształtowania się struktury opozycji polskiej na przestrzeni 1976-1988. Program dzisiejszy poświęcamy okresowi 1976-1980, czyli od początku opozycji do narodzin Solidarności. Proponuję przejść do tematu spotkania. Wiadomo, że momentem wyjścia dla powstania szeroko rozumianej opozycji politycznej w Polsce, a tym samym narodzin Solidarności, były wydarzenia w czerwcu 1976. W tym okresie powstaje Komitet Obrony Robotników jako namiastka polskiej opozycji. Od tego też czasu datuje się wasze tak zwane małżeństwo z polską opozycją polityczną. Jak wyglądały wasze pierwsze początki działalności, pierwsza współpraca z innymi tworzącymi się ugrupowaniami opozycyjnymi? Może 76 rok jest bardzo ważną datą, bo jest to data, kiedy opozycja po raz pierwszy w systemie komunistycznym po raz pierwszy od lat 40., 46., 7 wystąpiła znów jawnie, podpisując się nazwiskiem i imieniem, mówiąc nie i podpisując się nazwiskiem i imieniem. Ale jeżeli chodzi o przekształcenia społeczne, jakie w tym okresie nastąpiły, trzeba by się cofnąć chyba aż do roku 56 co najmniej. W 56 roku pod naciskiem społeczeństwa, pod wpływem rozpadania się w konfrontacji z rzeczywistością ideowych założeń systemu, nastąpiła ta pałacowa rewolucja Gomułki, gdy Gomułka w zasadzie wystąpił jako rzecznik społeczeństwa, a nawet po okresie stalinizmu wystąpił z tak rewolucyjnymi tezami, że przekroczył jakby aspiracje społeczeństwa i tym samym sekretarz partii, przywódca komunistów, stał się na pewien okres przywódcą społeczeństwa. Następnie Gomułka, wycofując się z tego, spowodował powstanie dwóch nurtów opozycji w Polsce. Jeden nurt byli ludzie, którzy nie uznawali systemu, ale ze względów pragmatycznych próbowali działać w instytucjach tego systemu. To było koło posłów katolickich, to było jeszcze kilka podobnych inicjatyw, które postanowili wykorzystać instytucje komunistyczne, ażeby w nich i poprzez te instytucje realizować cele narodowe, cele własne. Ludzie ci nie uznawali marksizmu, natomiast ze względów pragmatycznych uznawali dominację Związku Radzieckiego, uznawali rządy monopartii, i pod tym założeniem próbowali za tę zgodę
próbowali znaleźć sobie miejsce w systemie komunistycznym i niewątpliwie próbowali coś zrobić dla narodu, dla społeczeństwa. Drugi nurt byli to rewizjoniści, byli to marksiści, ludzie, którzy akceptowali ideowe założenia systemu, wręcz przeciwnie, krytykowali i próbowali zmieniać system w myśl jego ideowych założeń. Ludzie ci uznawali marksizm, uznawali ideologię, chcieli tę ideologię wzmacniać i naprawiać, natomiast nie uznawali praktycznych cech realsocjalizmu, nie uznawali dominacji Związku Radzieckiego, nie uznawali pewnych praktyk praktycznego komunizmu. No i obie te, jest to niesłychanie ważne, dlatego że w całej historii Polski zawsze się podobne nurty powtarzały i oba te nurty za czasów jeszcze Gomułki poniosły klęskę. Znamy rozbicie koła Znak, koła posłów katolickich, ich w zasadzie zepchnięcie na pozycje już nie odbiegające od pozycji systemu pod naciskiem w tych instytucjach, gdzie Stoma na przykład w Sejmie wygłaszał, że przekonanie społeczeństwa, że racją stanu, najważniejszą racją stanu jest przekonanie społeczeństwa do zgody na dominację Związku Radzieckiego. Natomiast rewizjoniści spotkali się z całkowitym oporem aparatu partyjnego, no i próbowali przebić się w marcu 1968 roku z wyjściem na ulicę, z przedstawieniem swych tez bezpośrednio społeczeństwu, no i wtedy zostali rozbici przez policję, znamy te. I klęska tych dwóch nurtów, wydaje się, była niesłychanie ważnym i koniecznym etapem, ażeby społeczeństwo zrozumiało, że tego systemu nie da się zmienić, ani wychodząc z jego ideologii, zmieniając go z powołaniem się na jego własną ideologię, ani nie można zmienić, wchodząc w jego struktury z inną ideologią i że jedyną formą działania jest działalność całkowicie niezależna od tego systemu. I w 2 lata później, w 70 roku, gdy robotnicy Wybrzeża, czyli Szczecina, Gdańska, Elbląga, wystąpili z wielkim buntem, spaleniem komitetów, gdy powiedzieli tej partii w najbardziej drastyczny sposób w historii komunizmu nie, już nie powoływali się ani na marksizm, ani nie próbowali wtopić się, czy zmienić, czy wejść w struktury tego systemu. Też ponieśli klęskę. Skończyło się to masakrą przy użyciu wojska, policji. Ale to doprowadziło do zrozumienia, że metodą wyjścia na ulicę i jednorazowej akcji też nie da się wiele osiągnąć w tym systemie. I wydaje mi się, że po 76 roku, który w swoich początkach był w zasadzie powtórzeniem roku 70, czyli spalenie komitetu, wyjście na wielką demonstrację, zatrzymanie pociągów, zostało to rozegrane tak samo jak w 70 roku, czyli atak policji, ciężkie represje, wieloletnie więzienia, wyroki. I wtedy właśnie grupa inteligencji utworzyła Komitet Obrony Robotników, który miał na celu pomóc represjonowanym, bezbronnym ludziom, bezbronnym wobec tego systemu, bezbronnym wobec już zupełnie jawnego bezprawia stosowanego na procesach. I ta pierwsza instytucjonalizacja, która zakładała trwałość tego oporu, spotkała się z bardzo silnym odzewem społeczeństwa. Ale wydaje mi się, że te wszystkie etapy poprzednie, sprawdzenie tych nęcących, ślepych uliczek opozycji było konieczne, ażebyśmy mogli wyjść na ten nurt i żeby zyskał akceptację ten nurt, który w dalszym ciągu uważam ma jedynie szansę powodzenia. Stanowił jakąś pewną bazę wyjściową dla późniejszej opozycji. Tak, i to było w zasadzie drogowskaz dla całej przyszłej opozycji. Wraz z powstaniem pierwszych ugrupowań opozycyjnych powstają pierwsze
oficyny niezależne. Jaka była rola wydawnictw niezależnych w kształtowaniu się postaw społecznych w tym okresie? Jaki był zakres ich docierania i odbioru? No to może wróćmy się w ogóle do spraw gdańskich. W Gdańsku o powstaniu KOR-u my na przykład dowiedzieliśmy się po prostu z Radia Wolna Europa. Była to jesień roku 76. Potem okazało się, że w Gdańsku jest jeden członek KOR-u, to znaczy w Sopocie jest Bogdan Borusewicz. W tym momencie no, trudno było w ogóle jakąś grupę ludzi zainteresować samym pomysłem KOR-u. Nie było przede wszystkim informacji. Pamiętam, że pierwsze biuletyny informacyjne KOR-u docierały do nas w formie maszynopisu, który skrzętnie ktoś tam przepisywał i to rozchodziło się w ten sposób. No my próbowaliśmy się włączyć natychmiast. Dla nas apel KOR-u o to, że właśnie władza zarzuca im brak poparcia w narodzie, że po prostu stanowią wyizolowaną grupę, która ma jakieś pomysły, które nie znajdują żadnego oddźwięku w społeczeństwie, wydawał się absolutnie wystarczającym powodem, żeby właśnie ich poprzeć. Napisaliśmy list do Sejmu, właśnie wyrażając tego typu opinię, że dla nas, mieszkańców Wybrzeża, to, co podaje KOR o represjach w Radomiu i w Ursusie, jest absolutnie wiarygodne, bo myśmy obserwowali akcje policji i represje w roku 70. To, zdaje się, był główny powód, dla którego dostaliśmy natychmiast obstawę, zakaz przekraczania granic. To dla nas było dosyć bolesne, ponieważ jesteśmy turystami. No, my posłaliśmy KOR-owi pieniądze i szukaliśmy dalej kontaktu. No, po jakimś czasie ten kontakt znaleźliśmy. W Gdańsku okazało się, że oprócz właśnie Borusewicza jest jeszcze grupa młodych ludzi. Z tych ludzi później powstał Ruch Młodej Polski. Początkowo cała ta nasza opozycja gdańska stanowiła pewną jedność. Dopiero od powstania Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela ta grupa jak gdyby oddzieliła się. Natomiast my w roku 78 powołaliśmy Komitet Założycielski Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Wydawało nam się, że inicjatywa KOR-u, ich po prostu pomysł samoorganizacji jest jakkolwiek bardzo dobry, on jest adresowany do jakichś elit inteligenckich. Sama nazwa Komitet Obrony Robotników, czyli jacyś ludzie z zewnątrz bronią robotników. Ponieważ jesteśmy inżynierami, od lat pracujemy w przemyśle, znaliśmy dokładnie wszystkie sposoby wyzysku robotnika, sposoby również poniżania jego godności, no, wszystkie frustracje, które wiążą się z miejscem pracy. Wydawało nam się, że robotnicy powinni bronić się sami. I idea wolnych związków zawodowych wydawała nam się najlepszą. Stąd właśnie w roku 78, tuż przed dzień 1 maja, był to zresztą przypadek akurat, że przed dzień 1 maja powstała deklaracja Komitetu Założycielskiego, który zawsze liczył 3 osoby, ale powoli zaczęło przybywać nam ludzi. I oczywiście pierwszą myślą było wydawanie własnego pisma. W tym czasie już KOR wydawał, właściwie nie KOR, grupa związana z KOR-em, wydawała w Warszawie pismo o nazwie Robotnik, które poświęcone było sprawom właśnie zakładów pracy, warunków pracy. I my przez analogię nasze pismo nazwaliśmy Robotnik Wybrzeża. Mieliśmy ogromne kłopoty z wydawaniem tego pisma. Wydaliśmy w sumie zaledwie chyba 7 czy 8 egzemplarzy, nie pamiętam, Andrzeju, ile w końcu było, ale chyba 8 był w przygotowaniu, jak był strajk sierpniowy, a jednak te nasze gazetki, jak twierdzę, odegrały ogromną rolę w przygotowaniu sierpnia. W tej chwili ludzie w Polsce są już zblazowani ruchem wydawniczym podziemnym, natomiast wtedy rzeczywiście każda gazetka, każdy egzemplarz stanowił niezwykłe wydarzenie. Myśmy kiedyś liczyli, że chyba jeden egzemplarz Robotnika Wybrzeża był czytany co najmniej przez 10 osób, podawany z rąk do rąk. Takie zresztą było założenie. Jeśli ktoś nie miał czytelników, to po prostu nie dostawał gazetki. Wtedy otrzymanie gazetki było wielkim wyróżnieniem. I rzeczywiście te gazetki docierały bardzo szeroko. Na kolportaż uliczny mogliśmy sobie pozwolić tylko z większą ilością egzemplarzy, czyli nigdy nie rozdawaliśmy naszego Robotnika Wybrzeża drukowanego z wielkim mozołem, tylko właśnie Robotnika, którego mogliśmy dostać z Warszawy trochę więcej.
Jak szeroko rozchodził się robotnik Wybrzeża, przekonaliśmy się w zasadzie dopiero w pierwszych dniach strajku sierpniowego. Kiedy przychodzili ludzie na strajk, już zorganizowanych komitetów strajkowych, i okazywało się, że to są nasi czytelnicy, że oni doskonale wiedzą, o co chodzi w całej idei wolnych związków zawodowych, że niejako pośrednio mieli z nami kontakt. Z pewnością robotnik był przepisany, że jak większość mniej dostępnych czy wychodzących w małym nakładzie czasopism opozycyjnych były przepisywane ręcznie i podawane z rąk do rąk. Wróćmy natomiast do... Nie, tak nie było. To już aż tak źle nie było. Próbowaliśmy sita. I próbowaliśmy również innych technik i ostatecznie właściwie wszystkie chyba numery zostały wydrukowane na sicie. Tylko ponieważ nie mieliśmy dobrych emulsji, poza tym tu było tak, nastąpiło pewne wyprzedzenie, to znaczy myśmy najpierw podali właściwie nasze nazwiska, one stały się jawne dla policji, a potem ta sama grupa musiała robić tajnie druk. I to była główna trudność w robieniu robotnika Wybrzeża, no i brak sprzętu oczywiście, ale jednak robotnik był drukowany, robotnik Wybrzeża. W Gdańsku przepisywanie tekstów w zasadzie trwało chyba do wiosny 70, lata 77. Wtedy jeszcze biuletyn KOR-u wychodził na powielaczu, na tym heksografie, spirytusowym powielaczu, czyli w ilości 100, 200, 300 ewentualnie egzemplarzy na całą Polskę. No a potem, kiedy te techniki, prawda, poprawiały się, kiedy opozycja zdobywała nowe na przykład powielacze, no to już produkcja tego była większa i już w Gdańsku w zasadzie się nie przepisywało. Natomiast prawdopodobnie w mniejszych ośrodkach. Wróćmy z kolei do strajków sierpniowych do sierpnia. Czy prowadząc negocjacje z komisją rządową, zdawaliście sobie sprawę z ciężaru ryzyka i odpowiedzialności za efekt finalny tych rozmów? Czy sądziliście, że Polak może dogadać się z Polakiem, nawet tym rządzonym z Kremla? Czy czuliście solidarność kraju? Oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności, jaka na nas ciąży. To był cały czas ten problem, ile zażądać, ażeby nie stracić przede wszystkim raz tożsamości, bo tutaj był dolny pułap żądań, dwa, żeby nie przeciągnąć stron. No i jeszcze jeden problem, czy w ogóle cały nasz strajk i postawienie żądań ma być tylko demonstracją, ma być tylko sygnałem dla społeczeństwa, o co tu chodzi i jakie są nasze wzorcowe żądania, właśnie to jakieś postawienie sprawy tożsamości i nie liczyć na żadne merytoryczne zwycięstwa, dać się po prostu rozbić, zamknąć do więzień. I chyba takie było to pierwsze spojrzenie, że to na tym się skończy, na te rozmowy raczej nie liczyliśmy. Chodziło również o to, żeby nie postawić żądań za wysokich nawet dla społeczeństwa. Dlatego, że niesłychanie łatwo jest, maksymalizując żądania, że ta grupa przywódcza odrywa się niejako od całej reszty społeczeństwa. To było również naszą dewizą właśnie Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, naczelną, że pierwszy szereg musi iść nie dalej niż na wyciągnięcie ręki za całą masą, żeby cały czas ludzie, na których poparcia oczekujemy i ludzie, których chcemy organizować i w imieniu interesów, których organizujemy, żeby cały czas mogli się z nami identyfikować, żeby nie wyskoczyć za daleko do przodu, żeby nie stworzyć dystansu. Ten sam problem był w strajku, żeby nie wyskoczyć za bardzo do przodu, żeby cała reszta społeczeństwa mogła za nami nadążyć. I z tego powodu na przykład nie postawiliśmy tam haseł niepodległość, a nawet wolne wybory, nawet wtedy, kiedy nie liczyliśmy, że to uniemożliwi pertraktację z rządem. Chodziło o to, żeby rzucić pewne idee, które zostaną przez społeczeństwo przyjęte, mogą być przyjęte jako własne. Jako nie tylko własne, Andrzeju, ale wszystkim jako realne, bo hasło niepodległości tak byłoby już wtedy przyjęte, ale nikt nie uwierzyłby wtedy, że ono jest rzeczywiście osiągalne. No i następnie powstawał, a kiedy wyłoniła się
rzeczywiście możliwość zawarcia z Czerwonym jakiejś ugody, zdawaliśmy sobie sprawę, że to jest niesłychanie ważne dla społeczeństwa, bo nawet kilka miesięcy działalności jawnej, jeszcze działalności jawnej na fali entuzjazmu strajkowego, to po prostu musi to społeczeństwo zmienić w zupełnie inne społeczeństwo. Musi całkowicie przebudować świadomość. No i teraz powstała kwestia, na ile upierać się przy naszych żądaniach. I mieliśmy tu niesłychanie trudną sytuację psychiczną, bo na przykład wszyscy rozsądni politycy, wszyscy doradcy, eksperci, politolodzy, to najdelikatniej nazywali nas romantycznymi szaleńcami, że jak można w komunizmie postawić żądanie wolnych związków zawodowych, to jest przekreślenie wszystkich szans, wszystkich możliwości. No i to były bardzo ciężkie chwile, kiedy trzeba było się decydować na to. Ja pamiętam, że po prostu jakoś nie miałem akurat z kim porozmawiać, te rozmowy się już były w toku i uświadomiłem sobie, że trzeba mieć jakiś cel, że nie można tylko w każdym punkcie wyrywać jak najwięcej, tylko trzeba mieć jakiś ogólny cel strategiczny, do którego się dąży, żeby wiedzieć, gdzie i ile można ustąpić, a co trzeba zachować, żeby to było podporządkowane jakiemuś wyższemu celowi. I wtedy doszedłem do wniosku, że takim celem jest takie sformułowania porozumienia, aby Czerwony nie mógł się z tego wyplątać przez pół roku. Dlatego, że uważałem, że pół roku, jeżeli całe siły rzucimy na nauczenie społeczeństwa walki pozainstytucjonalnej, walki w zakładach pracy, walki takiej, którą oni będą musieli prowadzić, kiedy my pójdziemy do więzień, kiedy wycofają się z tych porozumień, rozbiją struktury jawne związku, żeby załogi były całkowicie przygotowane do prowadzenia samodzielnej walki bez centralnych instytucji kierujących, żeby umieli już walczyć w warunkach represji o swoje prawa. I temu celowi podporządkowałem całe moje wystąpienia i naciski, opory i ustępstwa w negocjacjach z komisją rządową. Czyli przygotowaliście automatycznie już drugi garnitur, asekurując się sytuacją, jaka może zaistnieć w niedalekiej przyszłości? Nie przygotowywaliśmy drugiego garnituru. Uważałem, że i to się potwierdziło w stanie wojennym. Ja z internowania, gdy mogłem napisać pierwszy list z internatu, napisałem bardzo skomplikowane zależności, Tadek, adres i tego mamu i Hebel, to niech tatuś odbierze, ten i ten ma dla mnie deskę, to niech on trzyma, telefon i tego. I okazało się, że wszyscy ludzie wymienieni w tym liście siedzieli. Jeden się ukrywał, a wszyscy inni siedzieli. A więc tutaj to pokazało, że decyzja nietworzenia drugich garniturów była słuszna. Ludzie, którym można było okazać zaufanie, jako do drugiego garnituru, scedować swoją funkcję, na przykład byli policji doskonale znani. Tutaj chodziło o coś wręcz przeciwnego, o nauczenie całych załóg walki pozainstytucjonalnej, metody stosowania nacisku na administrację fabryczną, na dyrekcję, na system również, taki, który pozwalałby im działać bez kierownictwa. Właśnie bez drugiego garnituru. Bo wiadomo było, że w warunkach represyjnych, w normalnych warunkach komunizmu, centrala w zasadzie...